laboratorium kryminalistycznego, Komendy Wojewódzkiej Policji. Tutaj bez mikrofonu będzie można podchodzić indywidualnie, nie całą grupą, żeby obejrzeć konkretne przedmioty, o których będzie mowa. Zapraszam. Co mniej więcej się stało,
ale tylko po to, żebyśmy po prostu wiedzieli, na co być przygotowani, jaki mamy zabrać ze sobą sprzęt, czy tylko my pojedziemy, czy pojedzie z nami jeszcze jakaś grupa osób. To, co Państwo tutaj widzą, to jest, że tak powiem, taki zestaw, który my zawsze ze sobą wozimy. Także te pierwsze, znaczy te środkowe dwie walizki, to są tak zwane walizki ogólnokryminalistyczne, których my używamy na miejscu zdarzenia, zawsze. To jest taka nasza podstawa. Ta ostatnia walizka, którą tam Państwo widzą, to jest walizka do analizy i ujawnienia plan krwawy. Coś takiego, czyli po prostu jeśli chodzi o krew, to jest nasza specjalistyczna walizeczka do tego. Ja akurat, że tak powiem, reprezentuję tą dziedzinę, ponieważ oprócz tego, czym się zajmuję, jestem jeszcze specjalistą z analizy plan krwawych. Więc mówiąc kolokwialnie, wszystko to, co Państwo w filmach widzą, te wszystkie rozbryzgi na ścianach, czyli na podłodze, czy tak dalej, gdzie cokolwiek jest, my jedziemy po to, przynajmniej ja jadę po to, żeby ewentualnie potwierdzić bądź wykluczyć wersję, czy to faktycznie mogło być w tym miejscu, czy mogło być to w innym miejscu, tak, czy powiedzmy potencjalnie sprawca, który jest zatrzymany, czy kłamie, czy nie kłamie. No, do tego musimy dojść, tak? To są żmudne badania, to są żmudne analizy. To, co Państwo tutaj widzą, na pozór zwykła latareczka, dosyć kosztowna, też głównie do używania, używana do znajdywania śladów krwawych. Latareczka działa we wszystkich wiązkach światła, praktycznie od ultrafioletu, ta akurat działa do światła zielonego. Bardzo często korzystamy również ze światła IR-ki z podczerwieniem. Jeśli Państwo będą mieli ochotę, bliżej zapraszam. To, co Państwo tutaj widzą te dwa odlewy, to są odwzorowania spodów obuwia, zabezpieczone też na miejscu zdarzenia. Bardzo często używamy do tego, coraz rzadziej gips, bardzo często używamy do tego kamienia dentystycznego. Kamień dentystyczny jest o wiele przyjemniejszy, że tak powiem, w użyciu. Trwalszy, szybciej wiąże. Więcej cech możemy z niego skorzystać. To, co Państwo widzą obok, ja może, że tak powiem, tak pokażę. To już jest w warunkach laboratoryjnych. Coś, czego nie widać gołym okiem na butelce. Tak, ale to są po prostu odwzorowania linii papilarnych, które przy naszych metodach fizyko-chemicznych zostały ujawnione po prostu na butelce w trakcie badań laboratoryjnych. To samo mamy tutaj i na puszce, także później Państwo będą mogli sobie podejść, zobaczyć, jak to wszystko wygląda. I tu mamy przykładowe nasze testy. Z reguły na miejscu zdarzenia w celu uniknięcia tak zwanej kontaminacji, tak? Czyli żeby po prostu nie przenieść śladu jednego na drugi, bo no, to jest szczególnie ważne w przypadku śladów biologicznych, tak, gdzie następuje kontaminacja, a wiadomo, że każdy z nas zostawi ślady, tak, czy to ślady dentyloskopijne, czy to ślady biologiczne, czy mikroślady, każdy z nas zostawia zawsze, więc my na miejscu zdarzenia pracujemy między innymi w takich kombinezonach. To są praktycznie takie same kombinezony, jak w tej chwili używają grupy covidowe, tak? Niczym się nie różnimy też, że tak powiem. Zawsze z nas się śmieją, że jak my przyjeżdżamy na miejsce i zakładamy to wszystko, to wygląda jako fałdki. Może coś w tym jest, bo z reguły praktycznie bardzo mało nas widać, tak? Że tak powiem. Jedyne co nam widać, to oczy, bo musimy być zabezpieczeni, żeby przede wszystkim nie nanieść swoich śladów, tak? Bo no my też jako